Tegoroczne obchody Dni Gminy Ksawerów, które już na stałe wpisały się do kalendarza imprez plenerowych, odbyły się 18 czerwca. Uroczystości rozpoczęto występami przedszkolaków oraz uczniów wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy. Każdy kwiat to mój świat, mała radość żywa. Każdy kwiat to mój świat, a więc go nie zrywaj. Obchodą święta towarzyszyło wiele atrakcji, m.in. Wesołe Miasteczko, największy w Polsce dmuchany zamek, warsztaty tkactwa, wystawa plastyczna, pejzaż rolniczy regionu łódzkiego, pokaz umiejętności strażackich, obóz rycerski Signum Polonicum, gry i zabawy z nagrodami, pokazy fitness, pokazy dresury psów, stoisko Młoda Farmacja. W świecie być, naprawdę chcę.
zaproszę na tę scenę wójt gminy Ksawerów wspólnie z przewodniczącą Rady Gminy Ksawerów Marią Wróbel oraz Marzeną Berner-Stefaniak wręczyli nagrody laureatom konkursu plastycznego Życie w trzeźwości, więcej radości. Nagrodą jest karnet o wartości 345 zł do akwaparku Fala, ważny przez rok. Szanowni seniorzy, w trakcie uroczystości wójt gminy Ksawerów Adam Topolski wspólnie ze starostą powiatu pabianickiego Krzysztofem Haburą oraz przewodniczącą Rady Gminy Ksawerów Marią Wróbel wręczyli pamiątkowe zdjęcia parom z długoletnim pożyciem małżeńskim. Pamiątką z tego jest to dzisiejsze zdjęcie z gratulacjami za tyle lat wspólnego pożycia, za tyle lat zamieszkania w naszej gminie, na dobre i na złe. W dniu dzisiejszym dziękuję bardzo za przybycie i chcielibyśmy tym pamiątkowym zdjęciem przypomnieć ubiegły rok, a jednocześnie już dziś zapraszam na spotkanie, które odbędzie się w listopadzie. Część oficjalną poprowadziła Magdalena Michalak. Gospodarze gminy wójt Adam Topolski oraz przewodnicząca rady Maria Wróbel w obecności zaproszonych gości, którymi byli senator Maciej Łuczak, były senator Andrzej Owczarek, poseł Artur Dunin, Ireneusz Krześnicki, dyrektor Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Marcin Młynarczyk, dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego, Krzysztof Habura, starosta powiatu pabianickiego, Wioletta Domańska, radna powiatu pabianickiego, Piotr Zacharski, zastępca komendanta powiatowego policji w Pabianicach, Tadeusz Borkowski, wójt gminy Lutomiersk, Tadeusz Rychlik, przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk, Piotr Adamczyk, kierownik posterunku policji w Ksawerowie, Przemysław Kłaniewski, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej, oficjalnie otworzyli tegoroczne obchody. Życzę Państwu przede wszystkim fantastycznej, miłej zabawy tutaj w Ksawerowie. Dziękuję bardzo. Jak przejeżdżam przez Ksawerów i widzę, jak się rozwija, to raduje się moje serce, raduje dusza. Oby tak dalej było. Życzę Państwu miłej zabawy.
w imieniu marszałka Stępnia wam życzę, już nie przemówię, tylko wspaniałego świętowania, żebyście się radowali, słuchajcie, rozmawiajmy z sobą, bądźmy blisko siebie, cieszmy się z tego, że są wspaniałe dni, wspaniała pogoda. Mieszkańcy gminy Lutomiec pozdrawiają was, życzymy wam dobrej, wspaniałej zabawy. Wracam z dużą przyjemnością, z takim sentymentem do Ksawerowa. No i cieszę się, że dzisiaj jest tak wspaniała pogoda. Myślę, że wszyscy dzisiaj będziemy się bawić tak jak w Ksawerowie zawsze się bawimy. Udanej zabawy, mile spędzonego czasu. Wszystkiego dobrego. Czas oddać zawodowcom, proszę państwa, mikrofon. A państwu życzę przyjemnej zabawy do samego rana. Ponadto na scenie zaprezentowali się Gminna Orkiestra Dęta pod batutą Marka Smugi, Koła Gospodyń Wiejskich, artyści z Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie oraz Piotr Bielak, który zaprezentował akrobatyczne widowisko rowerowe. Boże mój kochany! Jak co roku wójt poczęstował pyszną grochówką przygotowaną w tradycyjny sposób. Kochanie, ale wiesz, co ja ci powiem? Ja się też wczoraj zdziwiłem, bo wczoraj o tej 22 opędzlowałaś cały garnuszek ziemniaczków, kochanie. Te ziemniaczki były naprawdę... A kochanie, to były dietetyczne ziemniaczki. Okraszone boczkiem lej. A żebyś wiedział! O Karolino, Karolina, słabka Karolino. W internecie się śmieje, już śmieje, zubami cię chce. Chciałbym tutaj sobie usiąść. Ale chciałbym. Dziubas, uspokój się już, no. No, a może bym tam zagrał coś dla ciebie? No, zagrałbym coś dla ciebie. No to... miło, Dziubasku, no to zagraj coś dla mnie. Tak. No zagra... Ale na stojąco, misiu, też można. Wstawaj, dupkę panuj, szybciutko, szybciutko. To zapraszam z wszystkimi zawodnikami tutaj do konkursu strażackiego, tak jak mamy rozstawione nasze wozy. I na czas lejemy, tam jest kolega, który będzie mierzył czas, na czas lejemy wodę do pełna, do wiadra. Start!
I pierwsi ruszyli, proszę państwa. To nie jest takie proste, ten wąż ma 15 kg. Jest, dobiegli do linii i leją, leją do wiadra na czas. Może, proszę, proszę, syn trzyma z tyłu tutaj linię. Chodź, chodź, przytrzymaj tu tacie linię. Przytrzymaj tu linię, tu musisz ubezpieczać jako pomocnik roty, wiesz? O, i lejemy, lejemy. Kolega mierzący czas patrzy, czy wiadro jest pełne. Jeśli jest pełne, zatrzymuje. I kończymy konkurencję. Naspinała mnie jak hucba. Pójdź do mnie, to ci dam. Dam ci jagódzę z Bonecka. Boją cię koko. Gwiazdą wieczoru był kabaret Koń Polski. Obiecuję ci miłość, wierność. Miłość, pazerność. I uczciwość małżeńską. I chciwość małżeńską. I że cię nie opuszczę aż do śmierci. I że ci nie opuszczę aż do twojej śmierci. Aż do śmierci. Śmierdzi. Kurczę, coś ty śmierdzi. W świetle złożonych oświadczeń ogłaszam was mężem i... mężem. Na znak zawartego związku przekażcie sobie obrączki. Kurczę, co to jest? A co to jest? Siedemnastka gwintowana. Będzie zwykle, tak? Dobra, lecimy. 3, 4, start. No i przyspieszamy. Szybciej, jak w przedszkolu, czarno. Szybciej, proszę szybciej.
Śniadanie mieliście na akcjach, szósty wiek. Słuchajcie, nie, to była moja wina, to ja was wybrałem. Nie, żartuję, kochani, zostawcie linę. Ja dziękuję bardzo, brawa dla przedszkolaków. Możesz zamknąć oczy, jeżeli chcesz widzieć, co się dzieje. No to zostaw oczy otwarte, ale nie ruszaj ani ręką, ani nogą. Oczko możesz wypuścić. Tak, lecimy. Podeptałem? Nie podeptałem? Okej. To na zakończenie rzecz bardzo precyzyjna. Muszę brać ubrania, czy nie? Nie. Moi drodzy, brawa. Za odwagę. Jeszcze było na życzeń. Żebyś nigdy z ludźmi tak nie tańczyło. Po prostu sama mnie nie zatkała. Ja czułem, że otrąciłem, ale została. Więc życiówka w Ksawerowie stała się faktem. Tegoroczne obchody zgromadziły tłumy mieszkańców, którzy bawili się do późnych godzin nocnych, a do wspólnej zabawy i tańca porwał przybyłych mieszkańców zespół Komiks. Następne dni gminy Ksawerów już za rok.